stało się coś, co wiąże się właściwie z takim naszym współczesnym i chyba najbardziej popularnym symbolem naszego miasta, czyli z koszykówką. I mamy wrażenie, że zaszło pewne nieporozumienie i stało się to też jakby zarzewiem pewnego konfliktu. Mianowicie chodzi o obiekt tutaj przy szkole podstawowej numer 23. Obiekt fantastyczny, służący do tego, żeby młodzież, ta fantastyczna młodzież, która jest tutaj z tyłu, mogła z niego korzystać, ale także, żeby mogli z niego korzystać również dzieci i dorośli. Niestety, nie z ich winy ktoś, kto przychodzi tutaj wieczorami, dokonał dewastacji i zniszczenia obiektu. W związku z tym rzeczywiście to, co powinna była zrobić dyrekcja, to zrobiła i jak najbardziej zasadne stało się to, że obiekt został zamknięty. W związku z tym to, że tutaj w tym samym czasie trwał turniej młodzieżowej koszykówki, tutaj mamy organizatorów i uczestników, tak jak powiedziałem, fantastyczna młodzież, która nie siedzi przed telewizorem, tylko chce coś zrobić, wychodzi na zewnątrz, korzysta z obiektów, organizuje sobie własnym sumptem, przy pomocy własnych środków, bardzo fajną imprezę, turniej koszykówki młodzieżowej, który trwa przez całe wakacje, który miał zakończyć się i mamy nadzieję, że tak będzie, miał zakończyć się fajnym finałem tutaj, na który zaproszeni byliby mieszkańcy, młodzież, dzieci, każdy, kto tylko chce. To są ludzie, którzy już wcześniej podczas imprez charytatywnych bardzo aktywnie się w nie włączali. To oni organizowali tutaj właśnie na tym kompleksie mecz dla Kacpra, to oni przynosili ciacho, to oni tworzyli fantastyczną atmosferę i zbierali środki finansowe. Także to są właśnie, ja mówię często dzieciaki, ale to już jest młodzież, mogliby się obrazić, to są właśnie te osoby, które próbują coś robić, które wychodzą i które nie siedzą w domu i tym bardziej nie spędzają czasu przed telewizorem, tylko robią coś naprawdę fajnego. W związku z tym, że ten obiekt został zamknięty, jak podkreślam, nie kwestionujemy w żaden sposób i w żadnym momencie zasadności decyzji dyrekcji, bo też każdy powinien w ten sposób zareagować, bo nie ma miejsca na to, żeby dewastować tego typu obiekty. Ale z drugiej strony, teraz tutaj to, z czym przychodzimy właściwie wszyscy, czyli z tą prośbą do pani dyrektor, do dyrekcji szkoły, żeby jednak ten obiekt na określonych zasadach tejże młodzieży udostępnić na cel rozgrywek tych wakacyjnych, tego turnieju, który przecież gromadzi rzesze młodych ludzi. Oczywiście w określonych godzinach oni też zawsze, to trzeba podkreślić, oni po sobie zostawiają porządek, sprzątają, przynoszą worki, sprzątają butelki po wodzie. Także to jest tak, że podchodzą do tego bardzo odpowiedzialnie i trudno, żeby kompleks, którym się zawsze chwalimy, który widnieje we wszystkich folderach informacyjnych, we wszystkich ulotkach wyborczych, był teraz zamknięty dla tej młodzieży, która, podkreślam, nie może ponosić winy za to, że ktoś inny robi to, co robi, czyli dewastuje, niszczy i zaśmieca. Są służby porządkowe i zresztą, tak jak Państwo wiecie, bo dzisiaj uczestniczyliście w konferencji, będzie położony większy nacisk miasta na to, żeby o ten porządek dbać, będą dodatkowe środki finansowe na to, będą zaangażowane służby miejskie. Jeśli już wcześniej zgłaszaliśmy, że tutaj wieczorami dzieją się różne rzeczy i żeby zwiększyć liczbę patroli, to pewnie tak się stanie. W związku z tym mamy nadzieję, że unikniemy tego, co się stało i co spowodowało, że ten fajny obiekt stał się właściwie centrum zainteresowania i wszystkich mediów, i mieszkańców. Bo nagle okazało się, że to tutaj i wyłącznie tutaj dzieją się te złe rzeczy i zostały z automatu powiązane z tą grupą ludzi młodych, którzy wręcz przeciwnie starają się o to dbać, starają się, żeby te obiekty żyły i żeby coś się na nich działo. Także nie blokujmy, tylko pomagajmy im, jeśli tylko możemy. I no przede wszystkim chciałbym powiedzieć, żebyśmy, taka prośba do dyrekcji, żebyśmy nie byli wrzucani do jednego wora z tymi osobami, które po prostu o ten obiekt nie dbają. My przed każdym meczem zakładamy worki na śmieci i po skończeniu dnia te worki są zabierane i tutaj są wrzucane do tego kosza obok. Staramy się o to dbać jak możemy. Tak jak tutaj Krystian Łuczak powiedział, ta impreza, ta zabawa trwa całe wakacje. Trwa już od miesiąca i pewnie zakończy się jakoś w połowie sierpnia. No po prostu to jest, mamy zamiar złożyć prośbę do dyrekcji szkoły, żeby ten obiekt został nam udostępniony ponownie i żeby została zamontowana obręcz na koszu, bo została odkręcona. No tak jak powiedziałem, no po prostu
my dbamy o to, my staramy się, żeby to boisko było jak w najlepszym standardzie, no tylko też nie jesteśmy w stanie wszystkiego opanować, bo jednak przychodzi inna grupa osób, która o to nie dba, która ma to za przeproszenie po prostu gdzieś. No, tak jak powiedziałem, to nie jest wszystko zależne od nas, lecz my od godziny 16.30 do godziny mniej więcej 21.00 każdego popołudnia staraliśmy się o to dbać, tak naprawdę traktować jak drugi dom, bo spędzamy tutaj tak naprawdę większość wakacji. Myślę, że dla mnie, jak i dla reszty osób, to jest główny sens wakacji. Ta właśnie WBL, WBL-ka, czyli wakacyjna basket liga. No i tak jak powiedziałem, no, będziemy starać się walczyć, no, że to ująłem. Będziemy starać się o odzyskanie tego obiektu, bo to jest jedyne miejsce tak naprawdę, gdzie taka duża grupa młodzieży się zbiera i integruje się i gra w koszykówkę i fajnie spędza czas. Tych osób jest kilkadziesiąt, naprawdę fajnych osób, które świetnie się bawią, współzawodniczą. Być może właśnie ktoś z nich kiedyś będzie podpisywał takie piłki. Być może właśnie to ktoś z nich będzie gwiazdą naszego rodzimego i fantastycznego Anwilu. A może będzie gdzieś na parkietach Polski albo europejskich lig też piłki podpisywać. I być może właśnie będzie wspominał to, że dzięki ciężkim treningom, ale i też tej fajnej współpracy i gry na boisku osiedlowym udało mu się osiągnąć to, co osiągnął. Więc naprawdę starajmy się pomagać młodym. I nie krzywdźmy ich za to, że inni robią to, co robią. Czyli te złe rzeczy, dewastacja, zaśmiecanie, to jest wszechobecne w mieście. Wystarczy spojrzeć, abstrahując, na przystanki autobusowe i inne miejsca użyteczności publicznej. Więc nie róbmy im krzywdy, nie blokujmy dostępu do obiektów, tylko starajmy się pomóc.